na 20 subów. Dobry, opowiem wam dziś bajeczkę. Nieprawdziwą, zupełnie nie. Proszę więc nie brać jej na poważnie. A zadziało się to tak. No bo ja chciałem iść na Synaja, taka góra. Ale że chcieli ze mną iść koledzy, no to poszliśmy razem na Synaja. I tak sobie szliśmy. Szliśmy. No i gdy doszliśmy, no bo w sumie tak szliśmy, to w końcu doszliśmy, no. To poszliśmy dalej, ale już przez pole. A tak naprawdę łąkę przed Synajską. I ja, Bogdan, oraz K. Kropka, no bo prawa autorskie to nie, poszliśmy na tego Synaja. I nagle Bogdan pokazał palcem na krzak. W tym krzaku był sobie jakiś klaun i sobie na nas patrzył. Bogdan zaczął krzyczeć i my wszyscy zaczęliśmy krzyczeć i ogólnie uciekać. Więc gdy już tak krzyczeliśmy i uciekaliśmy, klaun się zorientował, że musi nas gonić. No to zaczął nas gonić i się okazało, no bo klaun był gruby, że klaunowi brzuszek rozbolał i w pewnym momencie się zatrzymał, no bo bardzo go zaczął boleć i bardzo cierpiał biedaczek. No to się zawrócił. My tak biegliśmy do centrum, a gdy już biegliśmy do centrum, to nic. A klaun miał sraczkę przez następne całe życie. Dziękuję.